Osiedle kolorowe na Chynowie to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się części Zielonej Góry. Domy jednorodzinne rosną tam jak grzyby po deszczu. Jeszcze do niedawna mieszkańcy ulicy Złotej, aby dostać się do swoich domostw, musieli przeprawić się przez nieutwardzoną drogę, brodząc w błocie. Obecnie na ulicy pojawiła się betonowa kostka. To są zadania trzy. Dotyczą przede wszystkim budowy czterech nawierzchni dróg na osiedlu kolorowym. Chodzi tutaj o ulicę Tęczową, Złotą, Srebrną i Kolorową. Z tym, że przypomnę, że my już jesteśmy w trakcie realizacji tych robót. Jeden przetarg został ogłoszony już ładnych kilka miesięcy temu i te roboty trwają, są w tej chwili na ukończeniu. Utwardzenie tej i kilku innych ulic na osiedlu Kolorowym mieszkańcy Chynowa wygrali w budżecie obywatelskim. Zadania właśnie są realizowane. Urząd Miasta dodatkowo ogłasza też przetargi na kolejne zadania, które także zgłosili mieszkańcy Chynowa i które wygrały w budżecie. To oświetlenie kilku ulic oraz budowa parkingu w sąsiedztwie szkoły na Chynowie. To jest zadanie, które już jest w tej chwili po rozeznaniu rynku. Wiemy, jaka oferta została przedłożona. Umowa jest w tej chwili w fazie podpisywania, zatem też w ciągu najbliższych kilku dni powinny się rozpocząć prace. Jak podkreśla Paweł Urbański z Urzędu Miasta, jeżeli pogoda dopisze, wszystkie zadania uda się zrealizować jeszcze w tym roku. Oprócz zwycięstwa w budżecie obywatelskim, mieszkańcy Chynowa mogą pochwalić się także nowym podwórkiem Nivea, które wygrali w ogólnopolskim konkursie. Do tego tematu będziemy wracać w telewizji Zielona Góra.